Zmiany w Crypto.com. Projekt Crypto.com zmienia wysokość cashbacku na kartach oraz oczywiście zmianie uległo nasze zastejkowane KRO właśnie pod kartę na aplikacji Crypto.com. Gdzie obecnie stejkuję swoje KRO, jaka jest moja strategia i jak zapatruję się na te wszystkie zmiany. Cześć, z tej strony Maciej, witam serdecznie na moim kanale w kolejnym już filmie z serii Kryptowaluty bez tajemnic. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, koniecznie warto dać dzwoneczek i subskrypcję po to, żeby być na bieżąco z każdym moim materiałem, a jeżeli uznacie, że to wideo jest wartościowe, nie zapomnijcie podzielić się łapką w górę i zostawić pod tym filmem komentarz. Oczywiście przypominam, że wszystko co mówię w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna. Parę dni temu dowiedzieliśmy się o tym, że Crypto.com będzie wprowadzać zmiany, bardzo dużo komentarzy od użytkowników, potem gdzieś tam Crypto.com przeanalizowało opinie i poszło trochę w innym kierunku, więc dzisiaj chciałbym z Wami o tym wszystkim porozmawiać, przede wszystkim pokazać Wam dwie rzeczy. Pokazać Wam, jak obecnie wygląda cashback na karcie, ile będzie nas kosztowało obecnie zdobycie której karty, ile dostaniemy za stake, bo został on utrzymany tylko na trochę innym poziomie, oraz oczywiście pokazać potencjał giełdy Crypto.com, to tam właśnie stake'uję swoje KRO, podniosłem również swój poziom. Obecnie jest to około 10%. Wiem, że o to też pytaliście, a więc o aplikacji, o kartach, o zmianach i przede wszystkim o giełdzie Crypto.com. Jeżeli jesteś zainteresowany, zostań ze mną i lecimy z tematem. Tak jak zapewne wiecie, w projekcie Crypto.com jestem praktycznie od roku 2019, a więc o samym Crypto.com, o historii Crypto.com, o tych zmianach, które wydarzyły się tak naprawdę na przestrzeni lat, mógłbym mówić godzinami. Mógłbym mówić godzinami o tym, jak kiedyś wyglądał stake, mógłbym mówić o tym, jak kiedyś Crypto.com rezygnowało właśnie z MCO, bo na początku mieliśmy dwa tokeny, było MCO i było KRO. Mógłbym mówić o tym, jak Crypto.com wchodziło w świat sportu i po kolei zdobywało rzesze zadowolonych użytkowników. Natomiast dzisiaj chciałbym skupić się na tych zmianach, opowiedzieć Wam też, jaki jest mój punkt widzenia, bo jest on troszkę inny niż większość komentarzy, które czytam, czy to na Twitterze, czy to gdzieś tam właśnie w social mediach. Myślę, że będzie ciekawie. Chciałbym Wam przede wszystkim również pokazać te wszystkie rzeczy związane z kartami, ale również giełdę Crypto.com i mój stake oraz moją strategię, bo wiem, że o to bardzo, bardzo często pytacie. Myślę, że możemy sobie rozpocząć tak naprawdę od celu tych zmian, czyli jeżeli jakiś projekt wprowadza zmiany, jeżeli jakiś projekt wprowadza coś nowego, no to zazwyczaj jest to związane jakimś celem. Jeżeli chodzi o Crypto.com, możemy sobie przeczytać, celem tych zmian jest obniżenie stawki cashbacku, wprowadzenie miesięcznych limitów po to, żeby zbliżyć się do długoterminowej stabilności naszego programu kart. Dla mnie oczywiście jest to bardzo, bardzo zrozumiałe. Biorąc pod uwagę, że liczba użytkowników, jeżeli chodzi o Crypto.com, liczba również osób, które posiadają kartę, cały czas rośnie, no to prędzej czy później taka zmiana musiała nastąpić. No i teraz, żeby to zrozumieć, trzeba cofnąć się trochę do historii. Tak jak wiecie, często dzieje się tak, że projekty, kiedy się pojawiają, kiedy są nowe, kiedy mają mniejszą ilość użytkowników, rozdają większą ilość swoich tokenów, robią różnego rodzaju bonusy po to, żeby ludzie poznali produkt, po to również, żeby zbudować sobie społeczność i zbudować po prostu solidną bazę klientów. I tak było w przypadku Crypto.com. Pamiętam czasy, kiedy na giełdzie Crypto.com naliczenia były ponad 20%, również czasy, kiedy właśnie duże naliczenia były w samej aplikacji i teraz to uległo zmianie. No i teraz oczywiście wiele osób mówi o tym, że to jest złe, że tak radykalne zmiany gdzieś tam dotykają klientów. O tym chciałbym również z Wami porozmawiać. Natomiast oczywiście widać dzisiaj, że
to, na czym nam zależy, to jest przede wszystkim dobry produkt. I z pełną świadomością mogę powiedzieć, że ja przede wszystkim produktów Crypto.com używam. Używam aplikacji, używam karty, używam giełdy i używam DeFi Walletu, ale również używam sieci Kronos, bo tak jak wiecie, działam w kilku projektach na Kronosie. Przez te wszystkie lata Crypto.com stworzyło ekosystem, gdzie mamy bardzo dużo możliwości. I oczywiście z jednej strony jestem hodlerem, a więc posiadam ilość kro, posiadam również te kro po to, żeby je mnożyć, po to, żeby zarabiać. To jest jak najbardziej normalne, a z drugiej strony przez te wszystkie lata od roku 2019 otrzymałem bardzo dużą ilość kro. Otrzymałem oczywiście kro z cashbacku, otrzymałem kro za stejkowanie, używałem giełdy, a więc za stejkowanie nie tylko na aplikacji pod kartę, ale również za stejkowanie na giełdzie. Łapałem oczywiście cashback, dlatego że płaciłem kartą Crypto.com. No i słuchajcie, tak jak wiecie, kro, liczba kro jest po prostu ograniczona i wielokrotnie zastanawialiśmy się, czy tak duża ilość kro, która trafia do użytkowników w postaci cashbacku, czy właśnie stake'ów, nie powoduje tego, że ten kurs kro gdzieś tam mocno nie rośnie. I z jednej strony każdy chciałby mieć jak największe cashbacki, jak największe zwroty, jak największe procenty i to jest zrozumiałe, ale z drugiej strony jest grupa inwestorów, która chciałaby, żeby ten kurs systematycznie się zmieniał i wraz z rozwojem ekosystemu Crypto.com, żeby to wszystko wzrastało. W mojej prywatnej opinii te zmiany i tak musiałyby nabyć, a więc i tak trzeba było je zrobić. Natomiast zostały zrobione dość szybko, dość radykalnie, ale tak jak wiecie, tak jak wspominałem, po kilku dniach gdzieś tam zostało to przemyślane i zaraz powiemy sobie, jak to obecnie wygląda. Natomiast słuchajcie, nie da się, to jest nierealne, żeby projekt, który ma wiele milionów użytkowników, rozdawał tak duże ilości swojego tokenu w różnych akcjach, czy to za aplikację, czy to za cashback, czy to właśnie na właśnie syndicate, czy to na innych akcjach, dlatego że jeżeli będzie gdzieś tam duża ilość trafiała do obiegu tych kro, no to po prostu ta cena gdzieś tam będzie między innymi stała w miejscu. A więc trzeba było znaleźć politykę równowagi, która będzie rozłożona w czasie i moim zdaniem absolutnie Crypto.com to zrobiło. Jeżeli ktoś jest w projekcie długoterminowo, jeżeli ktoś tego używa i tak jak ja patrzę na ten projekt absolutnie długofalowo, bo dla mnie Crypto.com to jest coś więcej niż projekt, to jest coś, z czego korzystam na co dzień i praktycznie bez tych produktów gdzieś tam nie wyobrażam sobie obecnie działać gdzieś tam w ekosystemie właśnie Kronos między innymi. A więc krótko mówiąc, te zmiany były potrzebne i wynikają one z tego, o czym mówiłem, a więc stabilność, długoterminowe właśnie patrzenie na projekt. I teraz, jakie jeszcze zarzuty się pojawiały, o których chciałbym też trochę powiedzieć. Wiele osób zwraca uwagę na to, że Crypto.com niesamowicie się rozwinęło, jeżeli chodzi o marketing. Zgadzam się. Pamiętacie, że praktycznie cały rok 2021 mówiłem, że Crypto.com to jest numer jeden, jeżeli chodzi o robienie marketingu i patrząc na to, co osiągnęli między innymi w świecie sportu, ja nie będę tego powtarzał, to dzisiaj rzeczywiście możemy powiedzieć tak, to jest gigant, to jest największa firma krypto, która weszła w świat sportu z niesamowitą reklamą i z niesamowitym marketingiem. No i teraz pojawiły się zarzuty, czytałem oczywiście te wszystkie komentarze na Twitterze, na Telegramie, że jak to jest, że Crypto.com sponsoruje czy to UFC, czy to jakieś hale, czy to gdzieś tam ma reklamę w Serie A, a nie docenia swoich klientów. Weźmy pod uwagę to, że umowy sponsorskie gdzieś tam są płacone nie w tokenie, a to jest bardzo duża różnica, natomiast cashbacki i inne nagrody dostajemy w tokenie. I teraz bardzo ważne również to jest to, że znam bardzo dużo projektów, które mają naprawdę dobry team, mają dobry produkt, ale nie robią marketingu. Dzisiaj wielu tych projektów nie ma na rynku, a więc uważam, że dobry projekt krypto musi dostosować się do zasad, które panują na świecie i musi nauczyć się robić marketing, a Crypto.com absolutnie w mojej prywatnej opinii umie to robić. A więc przede wszystkim uważam, że ta droga marketingu jest dobra. Oczywiście to jest moje prywatne zdanie. Po drugie, tak jak mówię, to nie ma nic wspólnego z tym, co my otrzymujemy z tymi nagrodami, dlatego że inaczej płaci się za marketing, to nie jest rozliczane w tokenie, a inaczej płaci się swoim użytkownikom. A więc zmniejszenie nagród moim zdaniem to kierunek ku stabilności i kierunek, żeby coraz gdzieś tam więcej osób mogło tutaj korzystać z tego produktu i to jest dobra droga dla samego tokenu KRO. Pamiętajcie, że Crypto.com ma być produktem masowym, czyli chodzi tutaj o to, by jak najwięcej osób używało kart czy aplikacji. I to jest drugi argument. Przy dużej ilości użytkowników, przy bardzo dużej ilości użytkowników, kiedy ludzie korzystają z tych produktów, robią bardzo duże akcje, a tak jak widzicie, przypływ użytkowników do Crypto.com jest naprawdę niesamowity. Kiedy każdy płaci wielokrotnie swoją kartą, rozdawanie bardzo dużej ilości kro długoterminowo nie wpłynęłoby dobrze na ten ekosystem. I to są fakty i
projekt na to, moim zdaniem, po prostu musiał prędzej czy później zareagować. Często jest tak, że kiedy jest jakaś zmiana, która nas dotyka, kiedy mamy mniejsze naliczenia za stake, czy mamy zmniejszenie cashbacku na karcie, tak jak było tutaj, tak jak jest tutaj w tym przypadku, to w pierwszej chwili jesteśmy źli, jesteśmy zdenerwowani. Natomiast jeżeli myślimy o produkcie długoterminowo i układamy sobie pewne fakty w głowie, no to zawsze przynajmniej ja biorę pod uwagę, że projekt robi wszystko po to, żeby się rozwijać. I tutaj moje zaufanie do Crypto.com jest duże, dlatego uważam, że gdzieś tam pracują nad dobrą strategią. I teraz krótko, ale na temat, w jaki sposób ja zarabiam na ekosystemie Crypto.com. Aplikacja, o której porozmawiamy, i karta, a więc stake, kro pod kartę i cashback, to jest raz. Zakupy i zwroty, cashback w postaci kro. Korzystam z Crypto.com Pay, a więc za pomocą aplikacji wysyłam kryptowaluty swoim znajomym i również dostaję cashback w kro. Jeżeli chodzi o giełdę Crypto.com, korzystam z Syndicate, korzystam z Supercharger, te dwie akcje znacie, są one omówione na moim kanale i przede wszystkim stake'uję kro na 10%, dzisiaj Wam to pokażę, ale korzystam również z soft stakingu, a więc mam część kryptowalut, które trzymam na Crypto.com i również dostaję codzienne naliczenia. Korzystam z DeFi Wallet po to, żeby trzymać bezpiecznie swoje kryptowaluty i po to również, żeby korzystać m.in. z DEX-ów. A więc przede wszystkim ja patrzę na te zmiany i na ekosystem Crypto.com z punktu klienta, bo ja po prostu tych produktów jak najbardziej, słuchajcie, używam. I teraz, jeżeli miałbym ocenić te zmiany tak krótko, to jeszcze raz powtórzę, moim zdaniem te zmiany były nieuniknione i zmiany są po to, żeby rzeczywiście było to bardzo, bardzo stabilne i dłuższe, długofalowe rozdawnictwo nie byłoby tutaj dobre i gdzieś tam nie spięłoby nam tego całego ekosystemu. Warto zajrzeć do white paper Crypto.com, warto się również przyjrzeć, myślę, że mogę teraz to Wam, słuchajcie, też pokazać. Jeżeli dzisiaj ja patrzę na te zmiany, to przede wszystkim zadaję sobie pytanie na temat użyteczności CRO i jeżeli zerkniemy sobie w white paper, jeżeli pomyślimy o tym ekosystemie bardzo, bardzo gdzieś tam szeroko, kiedy widzimy aplikację Crypto.com, gdzie mamy tutaj różne możliwości pasywnego zarabiania, kiedy popatrzymy na giełdę Crypto.com, do czego CRO jest używane, możemy poprzez to zmniejszyć swoje opłaty, jeżeli popatrzymy na DeFi Wallet, jeżeli popatrzymy na opcję Earn, jeżeli popatrzymy na karty, jeżeli popatrzymy na Kronosa jako ekosystem, gdzie opłaty tutaj na tym blockchainie są właśnie w CRO, to myślę, że mamy odpowiedź, że długoterminowo trzeba iść absolutnie, absolutnie w kierunku jak największej stabilności. Natomiast zachęcam każdego do przejrzenia white paper, do posprawdzania tego wszystkiego, bo to pozwoli Wam o tych zmianach myśleć absolutnie długoterminowo. Chciałbym jeszcze krótko tylko wspomnieć o tym, co mówiłem wcześniej. Pamiętam te czasy, kiedy Crypto.com wycofywało się z tego właśnie jednego tokenu, a więc zrezygnowało z MCO i przeszło na CRO. Również wtedy ta zmiana na początku nie wydawała się dobra, dlatego że wiedzieliśmy, do czego jest jeden token, do czego jest drugi token. Ludzie mieli różne, poinwestowane różne kwoty właśnie w różne tokeny w zależności od tego, co chcieli robić. Natomiast długoterminowo ta zmiana moim zdaniem wyszła absolutnie na plus i moim zdaniem, w mojej prywatnej opinii, tak będzie teraz. Dobra, słuchajcie, przenoszę się teraz na stronkę Crypto.com, porównamy sobie te zmiany, krótko sobie o tym porozmawiamy, porozmawiamy sobie o benefitach, przeliczymy sobie to wszystko, a potem na giełdę pokażę Wam mój stake i moje podejście do stake'owanego CRO. Okej, myślę, że możemy przejść do kart i porozmawiać sobie, jak obecnie wyglądają tutaj bonusy za posiadanie danej karty. To, co ciekawe, w trakcie nagrywania tego filmu, a właściwie pod koniec, pojawiły się nowe informacje, więc cieszy mnie, że mogę przekazać je Wam od razu, a nie potem dogrywać, bo tak naprawdę, gdybym wypuścił ten film godzinę temu, no to już pewne rzeczy byłyby nieaktualne, ale to pokazuje absolutnie to, o czym Wam mówiłem na początku tego filmu, a więc, że Crypto.com tak naprawdę cały czas pracuje nad tymi zmianami i słucha tej społeczności. A więc tak jak wiecie, mamy tutaj, jeżeli chodzi o poziomy kart, mamy 5 poziomów kart. Jest oczywiście ten poziom pierwszy, jest to karta Midnight Blue. Potem mamy Ruby Steel, następnie mamy kartę Royal Indigo albo Jade Green. Tutaj mamy dwa kolory do wyboru. Jeżeli chodzi o czwarty poziom, mamy kartę Rose Gold albo Ice White. Tutaj też mamy te dwa kolory do wyboru i oczywiście ten najwyższy poziom, a więc poziom Obsidian. No i teraz słuchajcie, oczywiście każda karta ma swoje benefity i aby otrzymać daną kartę trzeba zastejkować odpowiednią ilość CRO i zaraz sobie to przeliczymy, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Oczywiście ta ilość CRO jest w euro, a więc tutaj tak naprawdę zmienia się ilość CRO, bo zmienia się kurs, ale kwota tak naprawdę do zastejkowania w euro jest cały czas taka sama.
Nie patrzcie oczywiście tutaj na to na dole, bo to jest właśnie coś, co się zmieniło. Na stronie jest jeszcze to niezaktualizowane, natomiast zaraz przejdziemy, słuchajcie, do tabelki. Oczywiście, jeżeli chodzi o karty, mamy kilka benefitów. Pierwsza rzecz to jest oczywiście cashback, a więc za używanie karty, za płacenie kartą otrzymujemy odpowiedni cashback w zależności od poziomu karty i również oczywiście każda karta wiąże się z tym, że należy zastejkować, tak jak mówiłem, odpowiedni poziom KRO i dostajemy tak zwany stake reward, a więc również tutaj Crypto.com wynagradza nas właśnie KRO, plus mamy różnego rodzaju benefity, takie jak Spotify, czy Netflix, Prime, czy kilka innych rzeczy właśnie za darmo do każdej karty odpowiednio. Pierwsza karta oczywiście to jest Midnight Blue, druga karta to jest Ruby Steel, na trzecim poziomie mamy dwie karty do wyboru, jest to Royal Indigo i to jest Jade Green, tutaj możemy wybrać sobie kolor, tak samo jest przy czwartym poziomie Rose Gold albo Ice White, no i oczywiście ten najwyższy poziom to jest poziom Obsidian. No i teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o cashback, od tego sobie zacznijmy, a więc oczywiście pobieramy aplikację, robimy sobie KYC, o tym nie będę mówił, to omawiałem we wcześniejszym filmie, natomiast oczywiście, aby otrzymać daną kartę, należy zastejkować odpowiednią ilość KRO. Jeżeli chodzi o kartę pierwszą, tutaj tak naprawdę cashback jest zerowy, nie mamy nagrody za stake reward, a więc możemy tylko używać sobie ją do płatności i tutaj nie trzeba mrozić KRO. Jeżeli chodzi o pierwszy poziom, jest to ten pierwszy poziom, który daje już benefity, jest to poziom Ruby Steel i tutaj należy mieć 350 euro właśnie zastejkowane na aplikacji Crypto.com właśnie w tokenie KRO. Przeliczmy sobie, słuchajcie, zobaczmy jak to wygląda, tylko przełączymy się tutaj na euro, tak żebyśmy mieli lepszy przelicznik i mieli tutaj konkretnie wartość. A więc ta karta pierwsza, która daje benefity, należy tutaj po tym kursie, który jest obecnie, zastejkować KRO o wartości 350 euro i to nam daje 1199 KRO. Jeżeli chodzi o kolejny poziom i to jest poziom, na którym ja jestem, 3500 euro należy tutaj zastejkować i to daje 11997 KRO. Jeżeli chodzi o kolejny poziom, jest to poziom 35 tysięcy euro. No i oczywiście to daje 119 975 KRO. I najwyższy poziom, a więc karta czarna, 350 tysięcy tutaj euro należy, słuchajcie, zastejkować. I oczywiście to jest już ponad milion KRO. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o wartości w euro, które należy zastejkować. Macie też przeliczenie do KRO po to, żebyście mieli obraz, ile teraz KRO potrzebujemy. No i teraz tak, pierwsza zmiana, która się zmieniła, to oczywiście cashback, czyli używamy karty, płacimy w sklepach. Ja używam do doładowania tej karty, tak jak Wam tłumaczyłem, Revoluta, płacę fiatami, dostaję cashback w KRO, więc nie ma tutaj podatku. Od razu o tym przypominam, bo bardzo często o to pytacie. Okej, okay, jak obecnie wygląda cashback dla właśnie osób, które zastejkują swoje KRO. A więc jeżeli spojrzymy sobie na tą nową tabelkę, słuchajcie, tak to wygląda, a więc tak wyglądają te nowe właśnie procenty, jeżeli chodzi o cashback. Natomiast, tak jak mówię, gdzieś tam około 20 minut temu zostało to zniesione, a więc od razu będziemy przechodzić do aktualizacji. A więc karta Midnight Blue, tutaj oczywiście nie mamy cashbacku, czy mamy aktywny stake, czy nie mamy aktywnego stake'u, tutaj cashbacku nie ma. Jeżeli chodzi o Ruby Steel, a więc ta karta czerwona, tutaj, tak jak mówiłem, 350 właśnie euro trzeba mieć zamrożone w tokenie KRO, no to tutaj mieliśmy podane, że to jest 0,5%, natomiast słuchajcie, po najnowszej aktualizacji Crypto.com podnosi ten stake z 0,5% do 1%, a więc 1% cashbacku mamy tutaj właśnie na tej karcie. Jeżeli chodzi o kartę Royal Indigo i Jade Green, to jest moja pozycja, tutaj było 1,5% i przed chwilą Chris podał, że będzie to podniesione z 1,5% na 2%, czyli mój cashback będzie tutaj wynosił 2%. Jeżeli chodzi o kartę Ice White i oczywiście Rose Gold, no to tutaj mamy 3% cashbacku i karta czarna, mamy tutaj 5% cashbacku, jeżeli mamy to zastejkowane. No i teraz co z osobami, które mają aktywny stake? A więc te, słuchajcie, zmiany, tak naprawdę one obowiązują od 1 czerwca. No i teraz weźmy to na moim przykładzie. Jeżeli chodzi o mnie, ja mam kartę Royal Indigo, a więc mam tą kartę, no i zgodnie, słuchajcie, z nowym naliczeniem oczywiście będę dostawał te 2% cashbacku. Natomiast ja robiłem swój stake
przed okresem 1 maja, a więc tutaj aż do czasu wygaśnięcia tych 180 dni będę dostawał oczywiście ten cashback wyższy po starej stawce. Natomiast w momencie, kiedy mój stake się skończy, moja karta przechodzi na okres nieokreślony i będę dostawał tutaj zgodnie z nową rozpiską 2%. Natomiast jeżeli jestem na okresie nieokreślonym, to nie mam żadnej gwarancji, że te stawki zostaną utrzymane. Jeżeli te stawki się zmienią, no to również u mnie moja pozycja się zmieni. Natomiast mój okres stake'u kończy się za 16 dni i jeżeli zrobię restake na właśnie nowe 180 dni, no to mam tutaj gwarancję, że przez te najbliższe 180 dni, nawet jeżeli CryptoCom coś zmieni gdzieś tam na gorsze warunki, no to ja będę miał tutaj te 2% zgodnie z tym, jak podał tutaj właśnie Chris. To, co jest jeszcze ważne, aktualne nagrody kartowe zostaną zablokowane na 6 miesięcy. Jeśli obstawisz ponownie przed 1 czerwca, a więc tak jak wiecie, teraz nagrody mamy tygodniowe, natomiast jeżeli zrobimy tutaj ten restake, no to dopiero po pół roku będą te nagrody wypłacane i to, co jest ważne, jeżeli wiem, że na to czekaliście, jeżeli będziecie zmieniać swoją kartę, zmieniać poziom karty, no to nie ma już opłaty za wydanie tej karty, przedtem to było $50 i jest to do odwołania. A więc tak jak widzicie, cały czas nad tym pracują, nawet podczas nagrywania filmu to się zmieniło. No i słuchajcie, oczywiście tutaj musicie wybrać odpowiednią kartę dla siebie. Natomiast tak jak mówię, przy tych podstawowych kartach 1%, 2%, 3% i 5% po tej najnowszej aktualizacji. Oczywiście, jeżeli uznacie, że po tym okresie 180 dni chcecie odstake'ować swoje kro, możecie to zrobić, no ale wtedy oczywiście tracicie tutaj benefity, a więc tracicie tutaj oczywiście ten cashback, dlatego ja cały czas swoje kro mam zastake'owane. No i oczywiście zostały też określone kwoty cashbacku, jeżeli chodzi o limity przy karcie Ruby Steel, a więc przy tej czerwonej mamy, możemy otrzymać maksymalny tutaj cashback właśnie miesięczny do $25 i przy tej mojej karcie Royal Indigo Jade Green do $50. Natomiast ja Wam powiem szczerze, że mimo, że płacę tą kartą, nigdy tak naprawdę do takich kwot cashbacku nie doszedłem, więc to naprawdę trzeba już dużo gdzieś tam wydawać, natomiast możecie sobie to oczywiście sobie przeliczyć. No i teraz tak, używamy karty, więc mamy oczywiście ten cashback zgodnie z nową tabelką. No i jeżeli macie odpowiednie karty, macie inne bonusy. Ja na przykład przy swojej karcie mam za darmo Spotify'a, mam za darmo Netflixa, a więc opłacam tutaj to za pomocą karty i dostaję właśnie 100% zwrotu, jeżeli chodzi o właśnie cashback właśnie w Kro. Natomiast im wyższa karta, tak jak widzicie, tym tych benefitów więcej. Ja już to omawiałem, to nie będę tego omawiał. Czyli mamy kartę, dostajemy cashback i kolejny oczywiście bonus, to jest nagroda za staking reward, to również zostało zmienione, jeżeli chodzi o karty Obsidian, Ice właśnie White i Rose Gold, to jest cashback na poziomie 8%, czyli to jest dla tych kart najwyższych i jeżeli chodzi o cashback, który został utrzymany na poziomie 4%, No i jeżeli chodzi o pasywne naliczenia, a więc o staking reward, czyli ten drugi bonus, oczywiście za to, że mamy zastake'owane swoje pod kartę, również dostajemy naliczenia i to się zmieniło. Obecnie wygląda to następująco. 8% dostają osoby, które mają kartę Obsidian, Icy White i Rose Gold, a więc to są te najwyższe dwa poziomy. Tutaj mamy 8% nagrody właśnie za stake. I jeżeli chodzi o kartę Royal Indigo Jade Green, ja jestem na tym poziomie, to tutaj mamy 4%. Natomiast na niższych kartach nie ma tutaj oczywiście zwrotu. A więc to jest ta główna zmiana, jeżeli chodzi właśnie o ten staking. A więc to jest ta główna zmiana, jeżeli chodzi o właśnie stake. Myślę, że słuchajcie, możemy przejść sobie teraz dalej po omówieniu tych wszystkich kart. Oczywiście musicie wybrać dobrą kartę dla siebie. Tak jak mówię, ja cały czas uważam, że te nagrody są dobre. Uważam, że ten cashback jest na odpowiednim poziomie. Jeżeli oczywiście używamy karty, to trochę tego cashbacku się nazbiera. Także to, co najważniejsze, przynajmniej dla mnie, ja zbieram ten cashback, zbieram swoje kro, tego kro nie wydaję i mogę potem je sobie stake'ować i to, co dostanę w cashbacku, mogę dalej na tym zarabiać. Oczywiście oprócz tego przy mojej karcie jest ta nagroda za stake i tutaj na tych wyższych poziomach również. Także tak to wygląda, tak wyglądają zmiany. Myślę, że teraz przejdziemy sobie do giełdy Crypto.com i pokażę Wam, dlaczego stake'uję swoje kro, jak stake'uję swoje kro i ile oczywiście tego kro na stake
mam. No jesteśmy już na giełdzie krypto.com. Pytaliście mnie, gdzie ja stakeuję swoje KRO i dlaczego robię to właśnie na giełdzie krypto.com. Obecnie jest kilka możliwości. Oczywiście możliwość numer jeden, a więc zastajkowanie KRO pod kartę i korzystanie z benefitów. Mam to zrobione. Mam tylko tyle KRO tam zastajkowane, ile trzeba pod kartę. Natomiast większość moich KRO leży na giełdzie krypto.com, gdzie zarabiam stabilnie 10%. Uważam, że to jest jak najbardziej dobra nagroda. Można również stakeować na DeFi Wallet około 12%. No i oczywiście w wielu miejscach na Kronosie, czy to na portfelu Kepler, a więc macie tych możliwości kilka. Ja natomiast oczywiście świadomie wybrałem giełdę krypto.com, jeżeli chodzi o mój stake, obecnie to jest 120 tysięcy KRO, tak jak wiecie miałem 100 tysięcy, ale dla mnie każdy moment, w momencie kiedy czuję okazję na rynku, jest to zawsze moment do uzupełnienia mojej fundamentalnej pozycji, a więc również 20 tysięcy KRO sobie dokupiłem i zwiększyłem swój stake. Pamiętajcie, że jeżeli stake'ujecie, macie 10%, nagrody naliczane są dziennie, no i oczywiście zamrażacie swoje KRO na 180 dni. No i teraz odpowiadam na pytanie, dlaczego w ogóle stake'uję KRO. KRO to jest jedna z głównych pozycji w moim portfelu, a więc jeżeli można mnożyć tą pozycję pasywnie, to po prostu to robię. To nie jest pozycja, którą handluję, to nie jest pozycja, którą sprzedaję. Tak jak wiecie, swoje zyski realizowałem w momencie, kiedy gdzieś tam mieliśmy szczyt hossy, a więc wszystkie te KRO, które przez te lata pasywnie zarobiłem na różnego rodzaju akcjach, po prostu sobie na bieżąco sprzedawałem. Natomiast te KRO ma ze mną zostać, a więc dla mnie te 180 dni, a więc te 6 miesięcy to nie jest żaden straszny okres, bo i tak te KRO trzymam jak najbardziej długoterminowo. Natomiast zawsze staram się wykorzystać okazję, jeżeli projekt jest dobry, fundamentalny, jeżeli korzystam z produktów i gdzieś tam rynek da mi szansę, to po prostu sobie doładowuję i tak zrobiłem to właśnie w tym przypadku. No i teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o staking, jeżeli chodzi o mnie, no to przy tej ilości KRO mam dniówkę na poziomie prawie 33 KRO, wcześniej to było 27, a więc około 10 dolarów dziennie. Natomiast oczywiście dzięki temu mam również rabat na prowizję, a więc płacę mniejsze prowizje, no i korzystam również z soft staking, a więc jeżeli sobie tu aktywujecie ten soft staking, to za to, że trzymacie pozycję na giełdzie krypto.com, również macie naliczenia. Oczywiście trzeba mieć minimalne saldo, dla stablecoinów jest to 200 USDC albo USDT. No jeżeli chodzi o ten soft staking, no to tutaj mamy 4% na przykład dla stablecoinów i ja również z tego korzystam, natomiast ja oczywiście mam tutaj większe ilości stablecoinów, no ale też te naliczenia, słuchajcie, wpadają nawet ciekawe. No i teraz słuchajcie, oczywiście uważam, że w mojej prywatnej opinii to jest dobry czas, żeby nie korzystać tylko i wyłącznie z aplikacji, ale przede wszystkim z giełdy krypto.com, ale jeżeli patrzycie na ten projekt tak jak ja, długoterminowo. Oczywiście jest również program poleceń, z którego jak najbardziej, słuchajcie, można skorzystać, a więc jeżeli uznacie, że chcecie kumulować swoje KRO i chcecie zarabiać je pasywnie, a więc na tych 10%, no to oczywiście możecie z tego programu skorzystać. Oczywiście link do giełdy krypto.com macie pod tym filmem. No i tutaj myślę, że gdzieś tam, jeżeli chcecie, tak jak mówiłem, pasywnie zarabiać te KRO, to jest dobry czas. Jeżeli tutaj oczywiście dacie swoje KRO na stake na giełdzie krypto.com od 1000 KRO, no to oczywiście dostaniecie bonus i ja również dostanę ten bonus jako osoba polecająca. Lubię takie rzeczy i uważam, że takie akcje są, słuchajcie, sprawiedliwe. Zresztą wielokrotnie o tym mówiłem, więc dzisiaj nie będę się powtarzał. Jeżeli zamrozicie 1000 KRO, dostaniecie 10 dolarów. 5000 KRO 50 dolarów, 10 tysięcy KRO 100 dolarów, 50 tysięcy KRO 200 dolarów, 100 tysięcy KRO 400 dolarów i tak dalej, a więc to jest ten bonus tak jakby za pierwszy stake. A więc uważam, że po założeniu warto zgarnąć sobie ten bonus i zastakowane KRO będą dawać Wam właśnie tutaj te 10%, co moim zdaniem jest jak najbardziej ok. Oczywiście myślę, że teraz możemy przejść do podsumowania. Jeżeli słuchajcie, chodzi o mnie, dla mnie krypto.com to jest projekt absolutnie długoterminowy i przez te lata wyrobiłem swoje zaufanie do projektu i uważam, że zmiany, które zostały zrobione, mimo że radykalne, mimo że być może trudne, były potrzebne i były nieuniknione. Ja jestem długoterminowym hodlerem KRO i patrzę na tą pozycję długoterminowo i chciałbym, żeby tutaj wartość oczywiście tej pozycji rosła, natomiast nie da się zwiększać wartości pozycji i gdzieś tam rozdając duże ilości w całym ekosystemie. A więc to rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa,
Jeżeli chodzi o altcoiny, KRO jest jedną z ważniejszych moich pozycji i dlatego gdzieś tam mnożę je pasywnie. Natomiast ja swoich nagród nie sprzedaję. To jest bardzo ważne. Wiele osób patrzy na staking gdzieś tam tylko na procenty, a nie patrzy na to, co się może zmienić. Tak jak gdzieś tam od 2019 do tej hossy trzymałem wszystkie KRO z naliczeń. Nie sprzedałem ani jednego KRO. Zrobiłem to dopiero w momencie, kiedy poszliśmy gdzieś tam po wysokie wyniki. Tak teraz rozpoczynam okres właśnie akumulowania KRO i te 120 tysięcy, które pracuję na giełdzie, ma mi dawać te 10% i ja te nagrody cały czas zbieram. Oczywiście, jeżeli robicie restake, a więc dołożycie to, resetuje się ten okres 180 dni. O tym należy pamiętać. Dla mnie gracz długoterminowy, pozycja, z którą jestem od lat i dla mnie fundamentalnie absolutnie tutaj nic się nie zmienia. Mam nadzieję, że było wartościowo. Warto zawsze patrzeć na zmiany, nie tylko pod kątem tego, co projekt rozdaje, ale przede wszystkim mam nadzieję, że udało mi się pokazać, po co projekt to robi i dlaczego te zmiany były nieuniknione. Czy były zbyt radykalne? Tutaj każdy musi ocenić sam. Ja używam karty, używam giełdy, mam 10% na giełdzie. Uważam, że warto i jeszcze raz warto gdzieś tam przyjrzeć się temu ekosystemowi. Mamy coraz więcej użyteczności. Ostatnio mieliśmy update sieci Kronos, która również się niesamowicie rozwija i patrzę gdzieś tam na te KRO już nie tylko jako pozycję tą, która ma dużo zastosowań, dużą użyteczność, ale słuchajcie, przede wszystkim patrzę również na to, jak rozwija się ekosystem Kronosa i traktuje również KRO jako token giełdowy i token blockchainowy, co dodaje go właśnie do tych innych pozycji z tego koszyka. Mam nadzieję, że było wartościowo. Dajcie znać, co myślicie o zmianach. Dajcie znać, czy warto być na giełdzie krypto.com. Link macie oczywiście pod filmem. Dzięki za uwagę. Na dzisiaj to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Hej ekipa!